Hej! Dobrze, że jesteś. Co tu robisz? Diego i Milton nie wrócili. W porcie też ich nie ma. Co? Trafiłam na ślady w porcie. Kończą się w okolicy areny. Sądzisz, że ktoś ich porwał? Nie wiem. Potrafią o siebie zadbać. Ktoś ich musiał zdradzić. Jeśli to sprawka Drurhanga, to pewnie kazał ich zabrać do bastionu. Może w porcie znajdziesz więcej śladów. Zajmę się bastionem. Dobra. Wyciągaj kuszę! Szybko! Lord Gavan wrócił na zamek. To dobrze. Ej! Nosie, uchroń nas przed nieszczęściem. Nadchodzą!
Staniesz za swoje! Dla mnie bez... Nie ma w domu. Witaj, pasterzu Speshir. To ty poczyniłeś ogromne postępy. Jednak wkrótce będziesz potrzebował mojej pomocy. Po co mi twoja pomoc? Skąd mam wiedzieć, że nie współpracujesz z Zishą? Mam własne plany dla tego świata. A Anbeil stanowią pewną komplikację. Jakoś nie wzbudzasz we mnie zaufania. Jeśli chcesz osiągnąć swe cele, przyjmiesz moją pomoc. Król Robar za mnie poręczy. W tej chwili król nie potrafi sam podetrzeć sobie tyłka. Jak mógłby za ciebie poręczyć? Zrobi to
Już ja tego dopilnuję. Będziesz potrzebował jego wiedzy. Niech zgadnę. Wszyscy byliście przyjaciółmi. I gdy Diego miał 5 lat, opowiadaliście mu bajki na dobranoc. Król wetknął mi kiedyś między żebra całkiem spory kawał żelastwa. Mimo to był przydatny. Zupełnie jak ty. Zatrzymać go! Dla mnie pestka!
Witaj, pasterzu z Feshir. Witaj, pasterzu z Feshir. Jeśli mówię do żywego, drzwi zabito deskami. Idź na targowisko. Nie ma tu więcej miejsca! Dla mnie bez... Gobeliara! Witaj, pasterzu z Feshir.